Witam serdecznie, szanowne miłośniczki i miłośników mądrości, a szczególnie szanowne maturzystki i maturzystów, którzy podchodzą w tym roku i w przyszłym do matury z filozofii. Czy generalnie powiem wam tak. Poprosiła mnie o zrobienie tego filmu wczoraj Nikola i właściwie będę jechał tak trochę na żywca, więc z góry mówię, że jeśli ktoś się nie przygotował wcześniej do tej matury i na podstawie tego filmu chce zdawać maturę, no to życzę powodzenia. No dobra, czyli plan jest taki. Najpierw będę omawiał skrótowo epoki. Omówię cztery epoki. Właściwie to by się dało zamknąć w trzech epokach, ale tu mam akurat w podręczniku tak rozdzielone. Więc tak, są cztery epoki. Jest starożytność, średniowiecze, nowożytność, filozofia XIX wieku i filozofia współczesna. To plan jest taki, bo tego trochę jest. Nikola prosiła, by to było bardziej ogólnie ujęte, bardziej hasłowo, no bo tak też macie skonstruowaną maturę. No dobra, no to spróbujemy. Omówię najpierw epokę, tak odgórnie, a później przelecę filozofów, szkoły filozoficzne z danej epoki, jakieś hasła wspomnę i następną epokę i tak dalej, i tak dalej. I na sam koniec zajmę się omówieniem wypracowań. W arkuszach macie ostatnie zadanie za 25 punktów. Tak przypomnę, czyli na połowę 50%, w którym piszecie rozprawkę, tam wypracowanie. No i omówię pokrótce, jak to wygląda i czy można lać wodę. No to do dzieła. Zakładam, że jesteś osobą, która wybrała maturę z filozofii tylko dlatego, że nie chciała pisać z biologii czy chemii, a musiała coś wybrać. Więc filozofia to jest umiłowanie mądrości. Ludzie uczyli się filozofii, bo się nudzili. No i co? No i tak sobie gawędzili, bo mieli dobrobyt w domu. I zaczęli sobie myśleć. Pierwsi byli filozofowie przyrody, którzy chcieli poznać naturę rzeczy. Pierwszym takim filozofem był Tales z Miletu. Można na moim kanale, na playliście Historia Filozofii, dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Chciał on poznać podstawowy budulec świata i tam, obserwując świat, doszedł do wniosku, że to będzie woda. Później był Anaksymander, który za podstawę rzeczywistości uznał bezkres. Ten też był taki trochę mądrzejszy. Wiedział rzeczywiście coś o świecie. Później był Anaksymedes. On sobie wymyślił, że podstawą świata jest powietrze. Gdy się staje cięższe, to się zamienia w coś innego i tak dalej, i tak dalej. Później był Heraklit. Oczywiście takich ważniejszych omawiam. No i Heraklit uważał, że... O, Heraklita na pewno znacie, bo on wymyślił coś takiego, że wszystko płynie, takie hasło. Wszystko płynie, Pantarei. A tak naprawdę chodzi o to, że rzeczy się zmieniają, rzeczy się poruszają, stają się. Czyli nie ma w świecie nic stałego. On jeszcze wymyślił coś takiego jak zasadę rządzącą rzeczywistością i dla niego to jest logos, słowo, taka nieokreślona rozumność. No i to powiedzmy na dzień dobry, to tyle powiedzmy starczy u Heraklita. Taka ciekawostka. Heraklitem jarał się Nietzsche. Takim przeciwnikiem Heraklita był Parmenides, który uważał, że świat nie podlega żadnym zmianom. Taką sławną maksymę wypowiedział. Byt jest, a nie bytu nie ma. I tam chodziło o to, że no nie można mówić o czymś, co nie istnieje. Jeżeli Heraklit mówił, że jest na przykład rzeka i wchodząc do tej samej rzeki, ona jeszcze jest inną, bo przepłynęła gdzieś dalej ta, w której byliśmy wcześniej, to u Parmenidesa nic, co istnieje, nie podlega zmianie. Czyli
Woda ciągle jest wodą jednak, mimo wszystko. Kolejny z tej szkoły, bo to jest szkoła eleacka, był Zenon z Elei. Ja sobie upieprzyłem ręcznik. Który uważał, że ruch w ogóle nie istnieje, to on już doprowadził ten pogląd Parmenidesa do skrajności. I u niego chodziło o to, że on wymyślił pięć argumentów przeciw ruchowi. No i tam twierdził, że zmiana jest tylko ułudą naszych zmysłów. Tam miał takie argumenty jak żółw, stadion, strzała. Że na przykład strzała tam było, że i wypuści łucznik strzałę, ona sobie leci. To gdyby podzielić ten lot tej strzały na jakieś kawałki mini, to później doszlibyśmy do wniosku, że w ogóle ta strzała się nie poruszała. Następnymi byli jakby atomiści. Tutaj taki najsławniejszy to jest Demokryt z Akbery. Był to podobno bardzo mądry człowiek i od niego pochodzi słowo atom, czyli najmniejsza niepodzielna jednostka. Współcześnie, w XX wieku, no prawie współcześnie już trochę w przeszłości, odkryto atom, jednak z czasem okazało się, że jednak nie jest najmniejszą jednostką. I uważa, że one mają jakieś kształty, te atomy łączą się i tworzą różne formy w świecie. Czyli można powiedzieć, że to był taki pierwszy ateista, taki, no, co głosił materializm. Mniej więcej w tym samym czasie, w podobnym czasie, byli Pitagorejczycy. Tego to na pewno znacie ze szkoły, musieliście się uczyć jego twierdzenia sławnego. Pitagorasa na szczęście już po matematyce, więc... No i on uważał, że tą podstawą świata, tym arche, z którego stworzony jest świat, jest liczba. A konkretnie chodzi o zasadę bytu, że wszystko w świecie odwołuje się do liczb, zawiera elementy skończone, nieskończone i tak dalej. Wszechświat jest harmonią, cechuje go ład, porządek, czyli kosmos. No i w tej koncepcji rozwijała się bardzo matematyka, jak się domyślacie. Sam Pitagoras był właściwie tylko stawicielem szkoły, mistrzem, bo na tym polegały szkoły, które się rozwijały w starożytności, że miały swoich mistrzów i oni nauczali w tych szkołach swoich uczniów. A ci uczniowie często przejmowali pałeczkę po mistrzach, no i kontynuowali nauki tej szkoły, rozwijali dany nurt. I tak samo było u Pitagorejczyków. Oni bardzo długo jeszcze po śmierci Pitagorasa, założyciela, funkcjonowali, a sam Pitagoras podobno niczego nawet nie napisał, a jego uczniowie dodawali sławy założycielowi. Następnym etapem starożytności po filozofach przyrody był okres, w którym rozwinęła się sofistyka. A konkretniej chodzi o to, że pod wpływem mnogości teorii, że świat jest taki, doszli ludzie do wniosku, że właściwie nieważne jaki jest świat, trudno orzec za dużo pomysłów, więc lepiej zająć się czymś, co ma jakąś wartość. No i pojawili się sofiści, którzy nie byli w tamtym czasie zbyt szanowani, no bo Grecy uważali, że sprzedawanie nauki to jest coś nie bardzo. Naukę to się uprawia z miłości, z wewnątrz. No i temu też się sprzeciwiał Sokrates, tej nauce sofistów. No a sami sofiści skoncentrowali się na człowieku, sprzedawali swoją wiedzę, uczyli na przykład retoryki, czyli przemawiania, czegoś praktycznego, polityków uczyli. Co ciekawe, uczyli tak samo biedniejsze klasy, no bo nie oszukujmy się, kiedyś nie wszyscy mogli się uczyć. Teraz nam się nie chce, ale kiedyś to był przywilej. No i uczyli tych, którzy płacili jednym słowem. Nie miało dla nich znaczenia to, czy to był król, czy to był wieśniak bogaty. Ważne, żeby dobrze zapłacić. No trochę takie współczesne nastawienie. Wracają. Sofiści koncentrowali się na człowieku. Do najsławniejszych sofistów należał Protagoras z Akbery, który powiedział coś takiego, że człowiek jest miarą wszech rzeczy, czyli zasadę homo mensura, homo człowiek, mensura, miara. No i co tam mówili sofiści? No mówili, że wiedza obiektywna nie istnieje, że to tylko jakieś spory o słowa, lepiej zająć się praktycznymi rzeczami, jak wspomniałem, retoryką. Protagorasa następcą był Gorgiasz, który właśnie mówił, że żadna prawda nie istnieje, ani żaden byt nie istnieje, no czyli no, w ogóle lepiej milczeć, jak nie ma o czym gadać. Sokrates to jest najsławniejszy filozof, bo stworzył maksymę,
którą wyznaje większość właściwie uczniów, studentów, czyli wiem, że nic nie wiem. Pewnie z takim nastawieniem podchodziliście do niektórych matur, może nawet do tej. Jeżeli oglądacie, to prawdopodobne bardzo. No i on mówił, że gdyby nie istniała wiedza pewna i obiektywna, nic nie można by uznać za dobre, ani złe. Czyli, no, rób ta, co chce ta. No i ten filozof koncentrował się na zagadnieniach moralnych, czyli jak należy żyć, poszukiwał zasad prawdziwego życia, no i koncentrował się wokół cnoty, arete, dobra, agaton i szczęścia, eudaimonium. Główne założenie etyki Sokratesa brzmi, że w pojęciach tkwi wiedza prawdziwa i niezmienna. Posiadając wiedzę, można żyć dobrze i szczęśliwie. Czyli jeżeli się uczysz, to dobrze, że się uczysz, bo wtedy, jeżeli coś wiesz, to wiesz, jak postępować dobrze. No i tak. No i Sokrates nie spisał żadnych rzeczy właściwie o sobie, ani swoich poglądów. Bo Sokrates to był taki trochę zawadiaka, zaczepiał ludzi i wciskał im swoje bajki. Tak pewnie też zdobył swoich uczniów, między innymi Platona, najsławniejszego jego ucznia. Platon kontynuował naukę swojego mistrza. Jak już mówiłem, szkoły filozoficzne na tym polegały. I stworzył swój własny system filozoficzny. Obejmował właściwie wszystko. Ontologię, epistemologię, etykę, wszystko. Nauki polityczne. No i u Platona było najważniejsze to, że skupiono się na ideach. Platon stworzył na podstawie swojej filozofii szkołę filozoficzną i zapisał się dosyć wyraźnie w historii dziejów. Platon stworzył system filozoficzny, w którym ujmował całą rzeczywistość. Skupiał się na ontologii, na epistemologii, etyce, właściwie na wszystkich jakichś dziedzinach poszczególnych. Według niego prawda nie jest ukryta w pojęciach, a w ideach, czyli idealnych wzorach rzeczy. Czyli załóżmy, była ta pomarańcza cała i powiedzmy, gdzieś poza światem istnieje idealna pomarańcza, na podstawie której stworzono tą pomarańczę, taki wzór, według którego klepią po prostu poszczególne pomarańcze. Jest lepiej. Szkoła Platona nazywała się Akademia, zrzeszała najtęższe umysły. Istniała bardzo długo, bo do 529 roku naszej ery i od jej zamknięcia kończy się starożytność, a zaczyna średniowiecze, przynajmniej tak się mówi. Uczniem Platona, takim krytycznym wobec niego, był Arystoteles. To było tak, że w Akademii Platona toczyły się pojedynki, czyli w sensie nie było tak, że o, dobrze, dobrze, mówisz, dobrze, tylko nie, no, dzielili się na tych, co są za, tych, co przeciw, no i dyskutowali między sobą, pojedynkowali się, rozwijali swoje pomysły. Arystoteles należał do tych, którzy byli przeciwnikami. On stworzył znowu liceum, jego szkoła się nazywała liceum i zajmował się między innymi polityką, zajmował się biologią, tam, przyrodą, próbował opisać całą dotychczasową wiedzę. Od Arystotelesa zaczęła się właściwie logika. Taka logika formalna. W odróżnieniu od Platona, Arystoteles uważał, że prawda leży na ziemi. Pokażę wam nawet Arystotelesa i Platona. Tu jest Platon, tu jest Arystoteles. Platon pokazuje do góry idee. Idee są gdzieś poza. A Arystoteles pokazuje spoko, na ziemi są normalnie. Prawda jest materii, substancja. Właśnie. Od Arystotelesa zaczęło się mówić o substancji, czyli o tym, co determinuje rzecz. Czyli rzeczy są wyjątkowe, bo istnieje to w nich samych. Czyli jakby idea istnieje w samych rzeczach. Ousia, substancja. Po Arystotelesie zaczyna się okres hellenistyczny, czyli czas bycia Grekiem. Powstały nowe szkoły, m.in. szkoła stoików, epikurejczyków oraz sceptyków. Jeszcze kilka innych, ale o tym będzie później. I później w ostatnim okresie historii myśli starożytnej, zajęto się problematyką duszy, taką mistyką bardziej. To znowu była kontynuacja myśli Platona i tutaj się pojawił taki filozof Ploten. To generalnie na tyle z takiego ogólnego omówienia starożytności. Sokrates, on był świadomy swojej niewiedzy i stąd jakby wynikała jego mądrość. Sokrates uważał, że istnieje absolutne dobro i prawda, cnota, arete, pojmowana jako etyczna wiedza, czyli warunek szczęścia człowieka, zło jest brakiem wiedzy, dialog jako droga prowadząca do prawdy, dwie metody, jedna metoda elenktyczna i majeutyczna, czyli położnicza, koncepcja daimonion, wewnętrznego głosu, kierującego duszą człowieka,
Metoda elektryczna to metoda taka brutalna, zbijająca, hejtująca drugą osobę, w sensie, no, ten debil jesteś, jak ty możesz tego nie wiedzieć, ale w taki bardziej inteligentny sposób. A majetyka to taka położnicza, pomaganie osobie dojść do wiedzy, czyli zadawanie odpowiednich pytań i tak dalej. Daimonion, istota boska, duch opiekuńczy, głos wewnętrzny bóstwa, powstrzymujący człowieka przed popełnieniem zła, czyli taki wewnętrzny głos, zwane u nas po prostu sumieniem. Sofiści. Co do sofistów, to byli oni zainteresowani praktycznym wymiarem życia ludzkiego. Głosili relatywizm ludzkiego poznania, czyli no, ten ma swoją prawdę, tamten swoją. Rozwój retoryki i erystyki jako narzędzia społecznego. Sensualizm w dziedzinie poznania, czyli poznanie zależy od indywidualnych wrażeń, myśli, spostrzeżeń. Cynicy. U nich cnotą jest samowystarczalność. Cynicy. Zagadnienia etyczne, samowystarczalna cnota, autarkia, czyli rozumiana jako panowanie nad sobą. Jest to jedyne dobro gwarantujące człowiekowi szczęście. Sensualizm i relatywizm głosili w dziedzinie poznania. Ponadto pogarda do instytucji państwowych i społecznych. Najsławniejsi z cyników to Antystenes z Aten, to jest założyciel, oraz jeszcze sławniejszy od samego założyciela Diogenes Synopy, o którym się mówi, że to filozof z beczki. I niczego nie posiadał właściwie poza swoją beczką. Tyraneicy, kolejna szkoła filozoficzna, w której najważniejszy duch hedonizm, czyli jak najwięcej przyjemności w życiu, złem jest przykrość. Oni zakładali subiektywizm teorii poznania, czyli no, dla jednego dobrym jest to, dla drugiego to. Czyli poznanie jest determinowane przez jednostkę. Megarejczycy, szkoła megarejska, zajmowali się erystyką, czyli sztuką prowadzenia sporów. Mówiło się o nich, że są bardzo kłótliwi. Zajmowali się wynajdowaniem różnych paradoksów, antynomii. Od nich m.in. pochodzi znany paradoks kłamcy, który był takim motywem przewodnim filmu E równa się MC kwadrat. Zajmowali się dialektyką. Platon. Zakładał on dualizm świata, czyli świat składa się z tych idei idealnych, wiecznych oraz niedoskonałych rzeczy, czyli realnego świata. Zakładał on hierarchię bytów, na której szczycie jest idea dobra. Wyznawał metempsychozę, tutaj inspirował się Pitagorejczykami. Uważał, że wiedzę my mamy, tylko musimy sobie ją przypomnieć. Czyli anamneza, czyli przed narodzinami obcowaliśmy w tym świecie idealnym i znamy te idee, te rzeczy i tak dalej, tylko musimy sobie je przypomnieć poprzez kontemplację, sfilozofowanie między innymi. Był twórcą utopijnej koncepcji idealnego państwa, w którym rządzili filozofowie, byli tam również wojownicy i rzemieślnicy, kobiety rodziły dzieci, było fajnie. Bo na zasadzie urodzisz, nara się ma, a wychowywaniem zajmowali się profesjonalni pedagodzy. No, a świat powstał u niego tak, że Demiurg sobie łączył ideę z prazasadą, no i tak sobie powstał świat. A Demiurg to jest taki Bóg, który sobie klepie ideę z materią, pyk, 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 pyk. Demiurg to jest artysta, twórca, rzemieślnik, boski budowniczy świata. Jest to jeszcze takie pojęcie kalokagatia, czyli piękny i dobry. Ideał człowieka, w którym połączone jest cielesne piękno oraz etyczna dobroć i cnota. No, taki wzór grecki. Arystoteles opracował zasady logiki. Dualizm Boga, pojmowany Bóg był jako pierwsza przyczyna i nieruchomy poruszyciel. Czyli stworzył świat, a sam siebie nie stworzył. Nie musiało go nic poruszyć, stworzyć. Poznanie u niego jest oparte na spostrzeżeniach zmysłowych, czyli empiryzm, i opracowane przez rozum, czyli racjonalizm. Opracował koncepcję duszy, według niego są trzy. Wegetatywna, zmysłowa i myśląca. Człowiek ma tą ostatnią przede wszystkim. Ma również oczywiście zmysłową, czyli czuje, odczuwa i tak dalej. Oraz wegetatywną, czyli po prostu żyje. Etyce wymyślił zasadę złotego środka, czyli nie może być za dobrze, ani źle. Musi być tak pomiędzy i wtedy człowiekowi jest najlepiej. Wyznawał również eudaimonizm, czyli cnota, celem życia ludzkiego, czyli bycie dobrym człowiekiem itd., itd. Forma to aktywny czynnik, który kształtuje z materii daną rzecz. Materia to, z czego zbudowana jest rzecz. U Arystotelesa czysta potencjalność. Potencja to, co nieokreślone, ale jest określone przez akt, który aktywizuje daną potencję, staje
się ona pod wpływem aktu dokonana. Substancja to, co istnieje i nie jest atrybutem innej rzeczy. Jest również pojęcie entelechii, czyli działanie, które aktywizuje akt człowieku wewnątrz człowieka, czyli to jest ta siła działająca wewnątrz. Tu już mamy filozofię hellenistyczną, stoicyzm, etyce, samowystarczalna cnota, autarkia, najwyższym dobrem człowieka, czyli podobnie jak u cyników. Zalecenie uniezależnienia się od wszystkich zewnętrznych okoliczności, zalecenie życia zgodnego z naturą. W życiu powinno się wyzbywać negatywnych uczuć, czyli afektów. W stoicyzmie połączono sensualizm, racjonalizm i materialistyczny monizm. Pojawiła się tam też teoria dwóch materialnych czynników, materii i logosu, również hylozoizm, finalizm i panteizm w koncepcjach kosmologicznych. Teoria pożaru świata i wiecznego powrotu, monizm, czyli teoria, która zakłada, że rzeczywistość jest jednorodna, istnieje jedna substancja dla materialistów, to jest materia, dla idealistów jest to duch. Panteizm, czyli wszystko w Bogu, doktryna, w której utożsamia się Boga ze wszechświatem, rozumianym jako jedna całość. Epikureizm, szczęście utożsamiane z przyjemnością, rozumianym jako brak cierpień i zmartwień, atarakcja. Źródłem nieszczęścia, lęki przed poczuciem niespełnienia, cierpieniem, bogami, śmiercią, atomizm w fizyce, sensualizm i empiryzm w teorii poznania. Sceptycyzm, zanegowanie możliwości pozyskania wiedzy pewnej i niepodważalnej, krytycyzm wobec twierdzeń naukowych, postulat powstrzymywania się od sądów, aby w ten sposób osiągnąć wewnętrzny spokój i szczęście. Eklektyzm, zapożyczenie zasad z kilku doktryn filozoficznych, przede wszystkim platonizm, Arystotelizm, eklektyzm, zapożyczenie zasad z kilku doktryn filozoficznych, przede wszystkim platonizm, arystotelizm i stoicyzm i próba stworzenia z nich jednolitego, niesprzecznego systemu. Średniowiecze, okres, w którym najważniejsza była wiara w objawienie, w Jezusa Chrystusa, czyli chrześcijaństwo dominowało. Zaczął się ten okres od patrystyki, czyli ojców Kościoła, którzy definiowali i próbowali ująć filozoficznie i teologicznie wiarę chrześcijańską. Takim jednym z najsławniejszych był święty Augustyn, który inspirował się Platonem, próbował wcielić ideę Platona w chrześcijaństwo. Święty Augustyn walczył ze sceptycyzmem i manicheizmem. Sceptycyzm, to już sobie powiedzieliśmy, a manicheizm to pogląd, w którym uważa się, że zło jakby dominuje w świecie. A chrześcijaństwo uważa, że więcej w świecie jest dobra niż zła. Odwrotnie. Czyli właściwie Augustyn powiedział, że w świecie nie ma w ogóle zła. Bóg jest tylko dobre. A zło wynika z natury grzechu i tak dalej, którą tam grzech pierwotny. No, tam takie. Takie tam. Święty Augustyn był głównie zainteresowany relacją Boga do człowieka, problemem poznania prawd objawionych, przyczynami istnienia zła we wszechświecie i sensem historii. Następnym okresem była scholastyka. Tutaj był święty Anselm, który próbował sformułować ontologiczny dowód na istnienie Boga, że musi istnieć najdoskonalszy byt. Chciał pogodzić wiarę z rozumem. Generalnie chodziło o wpojenie filozofii do teologii. Później ta filozofia się rozwijała u Arabów, u Żydów. Co ważne, to w drugim okresie scholastyki był święty Tomasz, który inspirował się Arystotelesem. W drugim okresie scholastyki również powstały uniwersytety. W późnej scholastyce, schyłku już tej epoki, skupiono się na epistemologii, czyli nauce o poznaniu i przyrodnictwie. Zaczęto uprawiać krytycyzm i empiryzm. Święty Augustyn, chrześcijański platonizm, ochrzcił Platona, Bóg jako wieczny byt i niezmienny, źródło szczęścia ludzkiego i cel poznania, czyli teocentryzm, świat stworzony z niczego, czyli kreacjonizm na podstawie wiecznych idei, to już u Platona było. Poznanie możliwe dzięki oświeceniu duszy człowieka przez Boga, czyli iluminacja. Wolna wola człowieka wspierana działaniem łaski Bożej. Koncepcja zła jako braku dobra. Koncepcja państwa Bożego w stopniu odnoszącym zwycięstwo nad państwem ziemskim. Czyli dobro zwycięża nad złem, a nie tak jak w manicheizmie, w którymś momencie wszystko pierdolę.
egzemplaryzm to pogląd głoszący, że prawdy wieczne i niezmienne istnieją jedynie w umyśle Boga. Łaska. Nadnaturalny dar darowany człowiekowi przez Boga. Człowiek nie może sobie na niego zasłużyć, bo jest obarczony grzechem pierworodnym. No i jest ta łaska potrzebna do zbawienia. Teodycea, termin wprowadzony po raz pierwszy przez Leibnica. Jest to obrona Bożej sprawiedliwości przed odpowiedzialnością za istniejące w świecie zło i niesprawiedliwość. Predestynacja. Religijna koncepcja przeznaczenia człowieka, wedle której losy człowieka z góry są określone przez Boga. Jak się nie mylę, to u Augustyna było coś takiego, że łaska jest dla wybranych. Nie dla wszystkich, tylko dla wybranych. Chyba Augustyn się uważał za takiego wybranego, jak się nie mylę. Generalnie nie wszyscy pójdą do nieba według Augustyna koncepcji. Kolejnym wielkim filozofem średniowiecznym był święty Tomasz z Akwinu. Był to dominikanin, który urodził się pod koniec 1224 roku. Podobno był taki gruby, że musieli mu wyciąć biurko pod jego brzuch. Święty Tomasz ochrzcił Arystotelesa, stworzył chrześcijański arystotelizm. Według świętego Tomasza między filozofią a teologią nie ma konfliktu. Tutaj nawiązanie do świętego Anselma. Święty Tomasz stworzył popularne dowody na istnienie Boga. Uważał, że Bóg jest bytem samoistnym, przyczyną sprawczą istnienia wszystkich bytów. Uważał człowieka za duchowo cielesną jedność. Ciało jest dopełnieniem duszy. Celem ludzkiego życia jest szczęście rozumiane jako poznawanie i oglądanie Boga. Rozróżnił on prawo wieczne, naturalne i ludzkie. Te dowody na istnienie Boga według świętego Tomasza to 5 dróg na istnienie Boga. Pierwszy z ruchu, drugi z przyczynowości sprawczej, trzeci z przygodności i z konieczności, czwarty ze stopni doskonałości i piąty ze celowości. Popularnym problemem w średniowieczu był spór o uniwersalia, czyli o powszechniki, nazwy i pojęcie ogólne odnoszące się do swoich desygnatów. Na przykład, czy słowo kamień określa to, czym jest kamień, czy odpowiednio wyraża istotę kamieniowości, czyli jednostkowych przedmiotów odpowiadających danej nazwie lub pojęciu. Święty Tomasz był również angeologiem, czyli doktorem anielskim. Cnoty teologiczne, czyli właściwe samemu Bogu i będące w pełni darem samego Boga. Wiara, nadzieja, miłość. Cnoty kardynalne, czyli naturalne. Najbardziej podstawowe cnoty. Mądrość, męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość. Filozofia nowożytna. Tutaj skończył się romans filozofii z teologią, a przynajmniej taki namiętny, jaki był w średniowieczu. Za sprawą rozwoju technologicznego zainteresowano się filozofią nauki. Za filozofa rozpoczynającego okres oświecenia uważa się Kartezjusza, który przyjął hipotezę sceptycyzmu metodologicznego, dzięki której ostatecznie dotarł do idei pewnych. Cogito ergo sum, myślę więc jestem. W tym powiedzeniu chodziło o to, aby dotrzeć do fundamentu pewnego, do niepodważalnej kwestii, którą było to, według Kartezjusza, że jest. Jeżeli ktoś myśli, to znaczy, że jest, że istnieje, już nic dalej nie ma. No bo czy świat istnieje, no nie wiem, mogą mnie moje zmysły mylić i tak dalej, i tak dalej. I on sobie tam dochodził tym sposobem do różnych rzeczy, aż zatrzymał się na momencie, w którym musiał stwierdzić, dobra, jest jedno pewne, że ja wątpię, że ja myślę przede wszystkim, że ja myślę. Stwierdził, że to jest fundament i na tym obudował całą resztę. Tym samym nawet Boga był w stanie udowodnić. Nowożytności była rewolucja francuska, czyli walka z czarnotą, powrót do natury, Rousseau, rozwój nauki, czyli tej matematyki, Kartezjusz, Pascal, Leibniz. Dużą uwagę poświęcano epistemologii, empiryzmowi, filozofia prawa, Montesquieu, filozofia polityczna, Locke i społeczna, Hobbes, Rousseau. W nowożytności bardzo ważnym nurtem był idealizm niemiecki, którego czołowym przedstawicielem był Immanuel Kant. Uważany za jednego z największych filozofów, doprowadził do zmiany w myśleniu i poznaniu. Wyszedł od takiego podejścia, że świat dzieli się na świat fenomenów, czyli jakby zjawiskowy, tego co jesteśmy w stanie poznać, oraz nomenów, rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie poznać. Koncentrował się na warunkach poznania, w jakich zachodzi poznanie. Okres schyłku nowożytności został zdominowany przez Hegla. I on tutaj uprawiał taką wiedzę absolutną. Chciał tworzyć taki
system, w którym opiszę wszystkie zjawiska, historie, dzieje i tak dalej. W odróżnieniu od Kanta koncentrował się na poznaniu metafizycznym, które uważał za pewne i prawdziwe. Spróbuję tak teraz skrótowo scharakteryzować, kto do czego należą. I tak, mamy Kanta, który jakby interesował się zarówno racjonalizmem, czyli tam myśleniem w głowie, jakąś dedukcją, oraz empiryzmem, czyli przez doświadczenie, sprawdzanie i tak dalej. I tutaj mamy tak, filozofię kontynentalną, której przedstawiciele właśnie koncentrowali się na racjonalizmie, oraz filozofię brytyjską, której przedstawiciele koncentrowali się na empiryzmie. Oraz z przekształcenia myśli Kanta powstały te systemy idealistyczne, o których było wspomniane. Dalej te systemy idealistyczne rozwijał Fichte, Schelling i Hegel. Jeśli chodzi o filozofię kontynentalną, tą racjonalną, to przedstawicielami byli Kartezjusz, Hobbes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Wolff. Jeśli chodzi o brytyjską, empiryst, mamy tutaj Bacon, Locke, Berkeley, Hume. Kartezjusz, dążenie do uzyskania wiedzy pewnej, sceptycyzm metodologiczny, jak wspomniałem, rozum jako źródło poznania, poznanie Boga jako istoty doskonałej, wywiedzione z wrodzonej idei istoty doskonałej, czyli no Bóg mnie nie może okłamywać. Tutaj u Kartezjusza też pojawił się taki motyw mechanicyzmu, czyli pogląd o mechanicznej, fizycznej naturze świata. Dla Kartezjusza świat przyrody, w tym ciało ludzkie, jest mechanizmem, czyli takim zegarkiem nakręconym, który to przechodzi. Pascal, niewystarczalność poznania rozumowego, o sięganie do intuicji serca. Człowiek istotą zagubioną pomiędzy dwoma nieskończonościami. Zakład Pascala, warto przyjąć istnienie Boga. Sławny cytat. Człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Jeśli chodzi o tą trzcinę myślącą, to z jednej strony trzciną, czyli taki kruchy, a z drugiej strony jest myślący, czyli wielki. No taki paradoks. Leibniz. Są takie ciastka Leibniz. Monadyczna struktura świata, teodycea jako usprawiedliwienie istnienia zła w świecie, to już o tym wspomniałem. Koncepcja racji dostatecznej jako usprawiedliwienie istnienia najlepszego z możliwych światów. Bóg monadą doskonałą. A priori, czyli takie twierdzenia oczywiste, samo przez się rozumie. Przeciwieństwem jest a posteriori, z tego co późniejsze następuje. Są jeszcze sądy analityczne, które objaśniają jedynie wiedzę już posiadaną, oraz sądy poszerzające naszą wiedzę, sądy syntetyczne. Zasada racji ostatecznej. Tu Leibniza jest bardzo ważne, bo z tego wywodzi się twierdzenie, które zakłada, że wszystko ostatecznie ma jakąś przyczynę. Coś determinuje coś. Czyli Bóg musiał stworzyć świat. Tak. Rousseau. Apoteoza natury. Krytyka cywilizacji jako źródła nierówności społecznej, czyli takie zalążki komunizmu. Postulat powrotu do źródeł, państwo jako mowa społeczna oparta na realizacji woli powszechnej, wychowanie człowieka podporządkowane sumieniu, głosowi natury. Bo człowiek jest natury dobry, u Rousseau. Kant. Dążenie do poznania powszechnego i koniecznego, bezwarunkowo, obiektywnego, a także do sformułowania podobnie charakteryzujących się zasad moralności. Refleksja nad miejscem człowieka w świecie społecznym i przyrodniczym, próba pogodzenia człowieka z porządkiem ponadindywidualnym, idea godności człowieka związanej z rozumnością i wolnością. Kant zaczął od poglądów dotyczących warunków poznania, a później skupił się na moralności. Stworzył coś takiego jak imperatyw kategoryczny, według którego niektóre czyny są konieczne. Powinniśmy być dobrzy, nie czynić drugiemu źle, bo nie chcemy, żeby nam czyniono źle. Nie? Człowieka nie powinno się uważać za środek, lecz zawsze jako cel sam w sobie. Hegel. Teoria dialektycznej koncepcji bytu, idealizm obiektywny, logiczny i ewolucyjny, dzieje jako droga ducha ku wolności. Rozumność historii, religia i sztuka jako formy poznawania absolutu. Tu jest takie sławne stwierdzenie. Sowa Minewry wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem, czyli refleksja filozoficzna jakiejś epoki jest możliwa dopiero wtedy, kiedy ta epoka się kończy. Filozofia XIX wieku. Tutaj dominował taki paradygmat, aby życie było bardziej pragmatyczne i praktyczne. Czyli generalnie chodziło o to, żeby polepszyć sobie życie. Do przedstawicieli tej epoki można zaliczyć Artura Schopenhauera, który poruszał w swojej filozofii kwestie etyczne, religijne i antropologiczne. Koncentrował się w swojej etyce na cierpieniu i drogach, dzięki którym można się z niego wyzwolić.
Kolejnym przedstawicielem był Ludwik Feuerbach. Ateista. Krytykował istnienie Boga i religię jako złudną ideę dla ludzkości, która szuka ratunku. To nie Bóg stworzył człowieka, człowiek stworzył Boga, według niego. Kolejnym przedstawicielem tej epoki był John Stuart Mill, który był twórcą utylitaryzmu etycznego, według którego etyczne jest to, co jest użyteczne. Według tej koncepcji dobrem największym jest szczęście jak największej ilości ludzi i tym samym z tego powodu ludzie powinni zachowywać się cnotliwie, postępować dobrze. Søren Kierkegaard był następnym przedstawicielem tej epoki. On wyróżnił 3 stadia życia człowieka. Stadium estetyczne, etyczne i religijne. I te religijne jest najważniejsze. Kieruje się wtedy człowiek do Boga, bo generalnie człowiek jest skazany na cierpienie przez grzech pierworodny. Może uratować człowieka tylko wiara i całkowite oddanie się Bogu. Krytykował rozwój społeczny i technologiczny. Następnym filozofem Fryderyk Nietzsche, mój ulubiony. No i on tutaj krytykował konsumpcjonizm, ogólnie religię, obyczajowość. Liczy na pojawienie się nadczłowieka, nowego typu człowieka, który przewartościuje dotychczasowe wartości, takie szkodliwe, takie tam nihilistyczne, cierpienie, biczowanie się i tak dalej, a zacznie jakby powracać do życia. Dotychczas słabi dominowali. Chrześcijaństwo było dla niego przejawem moralności niewolników. Ważnym nurtem XIX wieku był również materializm dialektyczny Marksa i Engelsa. Chodziło tutaj o sprzeciw wobec klas kapitalistów wyzyskujących robotników i pracowników fabryk. Ludzi traktowano przedmiotowo. Życie podporządkowane pomnażaniu zysków burżuazji, no i zachęcali do rewolucji. Schopenhauer. Pesymistyczny pogląd na życie, etyka współczucia, estetyka kontemplacyjna, wolontarystyczna metafizyka, istnienie źródłem zła, fenomenalistyczna teoria poznania. No on zakładał, że życie to cierpienie, a można się z niego uwolnić poprzez ascezę. No nawiązywał do buddyzmu, do wschodu. Wola, podstawowa kategoria filozofii Schopenhauera, rzecz sama w sobie, istota świata, która urzeczywistnia się w świecie zjawisk. Kontemplacja sztuki pozwala wyzwolić się z cierpienia również. Współczucie również pomaga wyzwolić się z cierpienia. Współczesność. Filozofia współczesna musiała określić miejsce człowieka w świecie. No i rozwinął się w filozofii współczesnej strukturalizm, poststrukturalizm, hermeneutyka i filozofia analityczna. Filozofia analityczna zajmują się m.in. definiowaniem, jakimiś pojęciami logicznymi, twierdzeniami, zapisem rzeczywistości, formułach formalnych itd. Strukturalizm próbował ująć kulturę, rzeczywistość w jednej takiej formie. Poststrukturalizm znowu wytykał różne takie nieścisłości metodom naukowym. Zaś filozofia hermeneutyczna skupiła się na rozumieniu i interpretowaniu kultury oraz dzieł. Ważnym kierunkiem we współczesności była również fenomenologia, która została stworzona przez Edmunda Husserla. Celem fenomenologii było ujęcie filozofii jako nauki ścisłej, odcięcie się od interpretacji i w fenomenologii przedmiot poznania miał ograniczyć się do treści, które jawią się naszej świadomości. Nurtem, który się rozwinął szczególnie na podstawie tych doświadczeń, był egzystencjalizm, który ujmował życie jako absurd. Uważał, że ludzie są skazani w życiu na samotność i cierpienie. Wyjściem w egzystencjalizmie jest pogodzenie się z własnym przeznaczeniem i praca nad sobą. Reakcją na egzystencjalizm był personalizm, który podkreślał godność i rozumność osoby ludzkiej. W tym nurcie uważano, że życie człowieka ma sens tylko w relacji do Boga. Człowiek albo może żyć w egzystencjalnym absurdzie, albo może zaufać Bogu, który nada sens życiu. Ważnym nurtem XX wieku jest również filozofia dialogu, która pod wpływem Holokaustu i wojny podkreśla znaczenie spotkania ludzi, relacji i przestrzeni etycznej, spotkania ja, ty, spotkania partnerów, wzajemnej troski i odpowiedzialności. Henry Bergson, filozofia życia, trwanie jako podstawa jedności bytu, poznanie intuicyjne. U Henry Bergsona najważniejszym pojęciem był élan vital, rozmach, pęd życiowy. Albert Camus w swojej filozofii i sztuce analizuje doświadczenie absurdu, pragnie dotrzeć do źródłowych sprzeczności świata. Wittgenstein, filozof języka, dążył do klarowności w rozumieniu,
Zajmował się stosunkiem myśli do świata, sensownością zdań. Gadamer. Namysł nad ludzkim rozumieniem i byciem. Nad ich historycznością. Pojęcie doświadczenia hermeneutycznego jako sposobu naszego poznania. Koło hermeneutyczne. Metoda badania tekstu polegająca na rozumieniu części przez pryzmat całości. I całość przez części, którą ją konstytuują. Teraz trochę o wypracowaniu. Warto je napisać. Właściwie o to chodzi, żeby je napisać, bo 50% w końcu. Z tego co widziałem, są dwa tematy do wyboru. Powiem, za co tutaj warto się zabrać. Generalnie za wszystko się warto zabrać i warto lać wodę. A to dlatego, że plus minus w zaokrągleniu, jeżeli dobrze polejecie wodę, to możecie dostać 10 punktów. 10 punktów na 25, no to całkiem nieźle. Więc to wygląda mniej więcej tak, że pod ocenę podchodzi sformułowanie stanowiska i za to jest od 1 do 3 punktów. No, czyli trzeba tam powiedzieć, o co tam właściwie chodzi w tym tekście, w tym fragmencie, co tam będziecie mieli. Uzasadnienie. I to jest następny etap punktacji. I adekwatne. Czyli użycie, jakby przedstawienie wszystkich argumentów do tego stanowiska, które jakby tam wypasowały, tak? No to tutaj macie do 3 punktów, od 1 do 3 punktów. Później trafne. To jest kolejne kryterium. Tutaj macie za i przeciw. Potraficie określić za i przeciw. I tutaj aż 4 do 1 punktu. Pogłębione, czyli za i przeciw więcej niż jeden argument. Za i przeciw. Plus do tego jeszcze dochodzi wiedza jakaś z zakresu filozofii i terminologia używana. Tutaj macie od 4 do 1 punkta. Następnie krytyczna, analiza argumentów, czyli podchodzicie do tego, no omawiacie jakoś tam szczegółowo, wyodrębniacie dane jakieś tam zagadnienia, to już takie, no zabawa już taka dosyć. No to tutaj macie od 4 do 2 punktów. I nawiązanie do innych dzieł kultury. Literatura, sztuka, film, cokolwiek. No i tutaj macie 3 do 2 punktów. No tutaj warto się, nie wiem, na jakiś film zobaczyć, powołać. Nie? To jest dosyć, myślę, proste raczej będzie. Kompozycja pracy, czyli jak to jest złożone. No to prosta sprawa. No proponuję wam przede wszystkim zacząć od tego, jak w każdej pracy. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Czyli zaczynacie, przedstawiacie swoją główną tezę, którą macie w całej pracy. Później zaczynacie poszczególne jakieś tam, powiedzmy, za, przeciw, formułowa i tak dalej, to już będzie to rozwinięcie. A na zakończenie podsumowanie tego, co przedstawiliście i jak się to ma do samego tematu pracy. Tutaj macie 2 lub 1 punkt za kompozycję pracy. Poprawność językowa 2 lub 1 punkt, czyli warto się postarać. Ale przede wszystkim warto lać wodę, podejść, spróbować. Nawet jak tematy nie leżą, to działajcie. Ja sobie zdaję sprawę, że te moje omówienie, one nie wyczerpuje tematu, a ledwo go muska. To jest takie przelecenie po całej filozofii. No, proszę was, macie zajęcia w szkole w jakimś tam wymiarze sensownych godzin albo na uczelni. Polecam wam zaopatrzyć się na przyszłość, na przykład coś takiego. Słownik myśli filozoficznej, bardzo fajnie opracowany. Właściwie widzieliście, że na tym się opierałem. Oraz to jest podręcznik z Operonu do filozofii, zakres rozszerzony. Tutaj jest napisane, że w 2012 ten podręcznik był dopuszczony do matury i obowiązywał. Nie wiem, jaki jest teraz i jeżeli jest inny, to czy ten sam, to napiszcie w komentarzach, bo z ciekawości chciałbym wiedzieć. No zostaje mi życzyć wam powodzenia, dajcie czadu. I napiszcie w komentarzach po wszystkim, jak wam poszło. Jakie były pytania, jak się w ogóle czuliście, czy cokolwiek ten filmik jakoś wam pomógł, czy w ogóle nieprzydatny. No właśnie, no i tak, jeżeli macie kogoś, komu się ten filmik może przydać, nie wiem, czy to jest na przykład osoba ze studiów, która gdzieś tam ma kurs z filozofii i się to może przydać, czy zdaje maturę z filozofii, to podeślijcie jej ten film, na pewno się ucieszy. A przynajmniej tak mi się wydaje, ja bym się chyba ucieszył. No i przede wszystkim, możecie w komentarzach podziękować Nikoli, bo ona mnie poprosiła, abym nagrał ten filmik, oraz Agacie za dostarczenie mi materiału, więc będzie im bardzo miło na pewno, jeżeli pozdrowicie w komentarzach. A ja wam życzę powodzenia i zapraszam do innych filmów na kanale Światły, do subskrypcji, udostępniania tego filmu, do lajkowania filmu, polubienia fanpage'a Światły, dołączenia do grupy Szanowni Miłośnicy Mądrości na Facebooku. Tam sobie tak swobodnie piszemy, dyskutujemy na różne tematy. Myślę, że jest całkiem miło, fajnie.
No i co? I tyle. Powodzenia.